anyway, to move Let's along. Give it to them. Boom. There you yes, go, folks. Yes, well, preset. You guys might have guessed yes, it already. Yes, no through the chat, but yes, ale zajebiście. Siemanko, witam was serdecznie na moim kanale YouTube. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak działają custom loadouty w Hunt Showdown na patchu 1.7. Jest to jedna z nowych opcji, która została wprowadzona wraz z tym patchem. Na dzisiejszym streamie przytrafiło nam się kilka osób, które miało zapytanie właśnie, w jaki sposób to działa, ponieważ nie jest to do końca przejrzyste i wiele osób spodziewa się, że to będzie działało troszeczkę inaczej niż działa. Także aby pomóc nowym użytkownikom oraz graczom, którzy do końca nie rozumieją, jak to działa, zademonstrujemy to na tym króciutkim filmiku. Postaram się zrobić to jak najszybciej potrafię. Przygotowałem już nam tutaj dwóch hunterów. Loadouty mam niestworzone specjalnie po to, żeby wam pomóc i to zobrazować. I teraz tak, większość osób spodziewa się, że loadout będzie działał w taki sposób, iż wciskamy tutaj loadout, mamy zaznaczoną każdą opcję, wchodzimy do loadoutu, wybieramy sobie loadout pierwszy. Tutaj możemy zmienić sobie jego nazwę na jakąkolwiek nam się podoba. Zrobimy sobie loadoutcik Mosina plus Uppercata do tego. Zapisujemy sobie nazwę. I teraz każdy z nas spodziewał, raczej większość osób spodziewa się tego, że tym loadoutem będziemy mogli manipulować w tym miejscu, czyli po naciśnięciu plusa wejdziemy do naszego arsenału i stamtąd będziemy mogli wybrać broń. Niestety tak to nie działa. Działa to w ten sposób, iż musimy mieć huntera wybranego już, wyciągnięte z niego wszystko, chyba że już mamy na nim jakąś broń, która chcemy, żeby była w naszym loadoucie. I po prostu działa to w ten sposób, że z huntera tworzymy loadout, czyli teraz na naszego huntera ubieramy sobie to, co chcemy, żeby w tym loadoucie było. Czyli ja, tak jak zapisaliśmy, zrobimy sobie loadout Mosin i Uppercut. Później możemy sobie tutaj toolsy wybrać, jak zawsze standardowo. Tutaj również consumables. No i taki zestawik sobie wybieramy. Następnie klikamy jeszcze raz w nasz loadout. I jesteśmy na pierwszym loadoucie. Mamy go pustego. Tutaj mamy naszego huntera już ubranego. I w ten sposób możemy zapisać sobie ten loadout. I podczas po jego zapisaniu on nam się pokaże w naszym loadoucie. Tak jak teraz. I teraz, żeby wam pokazać, jak to działa już po tym, jak mamy utworzony loadout. Stworzyłem sobie drugiego huntera, który takiego loadoutu jeszcze nie posiada. No i teraz w tym momencie, gdy mamy loadout już stworzony, to jest to kilka kliknięć dosłownie, ponieważ wybieramy sobie loadout tutaj u góry. To jest ten nasz loadout zapisany wcześniejszy. Dajemy buy and equip. Jeżeli nas stać i mamy to wszystko w ekwipunku, co nam jest potrzebne, mamy odblokowane każde bronie i toolsy i consumables, to wszystko nam się tutaj doda bez żadnego problemu. Gdybyśmy nie mieli, to tutaj się takie czerwone marki pokazują, że danej rzeczy nie można mieć w loadoucie i wtedy dajmy na to taką sekcję, możemy sobie wyłączyć i dalej założyć sobie całą tą resztę na swojego huntera. Ale tutaj mamy wszystko, już daliśmy equip i tak jak widzicie, w tym miejscu pokazał się loadout, który zmieniliśmy sobie wcześniej. Myślę, że to już jest dosyć wszystko jasne. Jeżeli byście chcieli, myślę, że mogę pokazać jeszcze raz na szybkiego, jak stworzyć drugi, dajmy na to sobie, loadout. Więc musimy zrekrutować nowego huntera. Zrekrutujemy sobie nowego huntera. I teraz powiedzmy, że chcemy sobie zrobić drugi loadout. Możemy sobie go zmienić, jego nazwę. I tutaj zróbmy sobie, nie wiem, Winfield plus Pax. Mamy już nazwę. Tak naprawdę nie musimy tego tutaj robić. Ja wolę sobie tak zacząć, już mieć przygotowane. Cofamy sobie ten loadout. Ubieramy sobie Winfieldzika. Do tego ubieramy sobie Paxa. Ciach, ciach. Albo nie. Ubieramy sobie Paxa. Do tego nasze toolsy.
przyciskamy custom loadout, wybieramy drugi, mamy tutaj drugi, save, loadoutik nam przeskoczył, już jest zrobiony, zamykamy. Tak jak widzicie, mamy już ten loadout. Teraz, czy ten loadout nam się zapisał, jeszcze sprawdzimy. Mam troszkę pieniędzy, więc mogę wam pokazać bez problemu. Czyli rekrutujemy sobie kolejnego huntera, szeryfa. Drugi loadout mamy gotowy. Wybieramy sobie ten loadout. Tak jak widzicie, nie mamy nic. Buy and equip. Close. Zrobione. Za przyciśnięciem przycisku myszy tylko raz. No i to wszystko, co chciałem wam pokazać. Mam nadzieję, że chociaż kilku osobom się to przyda i troszeczkę rozjaśniłem im, jak to wygląda. Pozdrawiam was serdecznie. Zapraszam do oglądania innych filmików na YouTubie. Zapraszam was także do oglądania codziennych streamów na Twitchu. I tyle. Pozdrawiamka. Trzymajcie się. Elo, elo.